moje pytanie takie, czy wszyscy, którzy jeszcze zamierzają zadać pytanie, bo już dosyć długo trwa spotkanie, a właśnie, żeby nam zasadzić, czy wszyscy, którzy chcieliby, bo mi teraz podnieść rękę, żebyśmy mogli skalę problemu oszacować. Skala problemu jest na to. No dobra, no to teraz prosimy o możliwie krótkie pytania, najwyżej w pewnym momencie trzeba będzie już... Tu jeszcze dodając, panie proszę, to radny, tutaj jest, skoro radny, tyle ile w tej kadencji radni miasta Gdańska, mówię w sprawie sprawiedliwości, skierowało spraw do prokuratury, tego nie było w żadnej kadencji. Natomiast jest kwestia tego, co robi prokuratura. I tutaj na to my nie mamy żadnego innej możliwości, także no, szanowni państwo, robimy to, co prawo nam pozwala i tę możliwość. Nie, można sprawdzić faktycznie wszystkie, powtarzam, wszystkie, a kilkanaście takich spraw odkierowanych bezpośrednio do prokuratury zostały wszystkie umorzone przez prokuraturę, mimo wygranych nawet procesów sądowych. No i takie są sytuacje, że mamy wygrane. Pan prezydent Adamowicz nie wprowadza trzecie tego, co sąd mu nakazał i dalej nic z tym faktem się nie dzieje. Proszę. Dzień dobry, szanowni państwo. Nazywam się Magdalena Raszkiewicz. Proszę mi zaufać, jako osobę niezwykle doświadczoną przez Gdańską Wymiar Sprawiedliwości. Otóż, szanowni państwo, ja chciałem się zwrócić do pana posła z zapytaniem, ponieważ mam bezwzględną wiedzę, przynajmniej zająć się tematem, korupcyjnych związków firmy LBB. To spółka z WIG-20, której wiceprezesem zarządu jest pan radca prawny Sławomir Łoboda. Ten człowiek równocześnie jest w wielu innych podmiotach pokroju spółka akcyjna, spółka zoologiczna i fundacji obecnej w trójmiejskiej rzeczywistości prawnej, gospodarczej, ekonomicznej. To człowiek, który jest równocześnie kolegą z roku pana prezydenta Adamowicza. To jeżeli chciałbym państwu powiedzieć tak w jednym słowie spółka LBB, co to znaczy, jaka to jest skala problemu. Mam do czynienia ze spółką akcyjną z WIG-20, tak jak powiedziałem, gdzie majątek osobisty każdego z założycieli to jest 10 miliardów plus, czyli panowie Lubianiec i Piechocki. To jest strategiczny sponsor kampanii wyborczych Platformy Obywatelskiej, także tej w 2015 roku. To, że próbowałem ujawnić te fakty, kosztowało mi 9 miesięcy aresztu i życie mojej matki, którą przez 7 miesięcy mi nie pozwolono pochować. Szanowni państwo, tu bardzo bym prosił do pana posła Marcina Horały o zajęcie się problemem. W sprawie dobrze są poinformowani minister sprawiedliwości, nazwiska i imienia wszyscy znają, czy też obecnie takie osoby jak pan prezes Prawa i Sprawiedliwości, czy też wiceminister pan Patryk Jaki. Szanowni państwo, to jest jakby jedna kwestia, bezpośredni korupcyjny związek LPP z Platformą Obywatelską, z Pawłem Adamowiczem, gdzie panowie są kolegami z roku, tak jak już wspomniałem, to jest jedna rzecz. Na to się nakłada uwarunkowanie korupcyjne w gdańskim wymiarze sprawiedliwości i organach ścigania stricte powiązane z pierwszym tematem. I tu prośba, retoryczne pytanie do pana posła Marcina Horały. Czy zechciałby się zająć szerzej tym tematem, jego rozpowszechnieniem, upublicznieniem? Druga kwestia, czy może pan poseł ma informacje na temat, kiedy będą miały miejsce, w którym mieście, rzeczywiste zmiany w wymiarze sprawiedliwości organa ścigania? Bo zapewne przyzna pan poseł, że sam pan prokurator Andrzej Golec to zbyt mały jak na prokuraturę, a w wymiarze sprawiedliwości nie nastąpiły żadne zmiany. Prezesem sądu apelacyjnego jest pan Jacek Girela. To jest człowiek od, przepraszam za dosadność określenia, czarnej roboty pani Calicy, czyli pani Anny Skupnej, która dokładnie w dniu 29 czerwca ze strachu przed Prawem i Sprawiedliwością opuściła stanowisko prezesa sądu apelacyjnego. To jakby drugie moje pytanie. Pięknie dziękuję. Trochę mówimy o historii, trochę mówimy o przeszłości, a ja chciałbym się dowiedzieć od pana posła, jak będzie wyglądała przyszłość i kiedy w końcu PiS będzie miało swoje wojewódzkie biuro w Gdańsku, w stolicy Pomorza Gdańskiego. Nie ma, nie ma. Szef PiS-u wojewódzkiego powinien tu mieć biuro. A nie w Gdyni. Tutaj. I kiedy PiS w końcu doprowadzi do tego,
że w każdym powiecie będzie pisowski cień. W każdym, żeby brać udział w wyborach, w samorządzie, pisowski cień. Żeby cień. Pan zostawia cień na ulicy. W każdym biurze wyborczym musi być człowiek PiS-u. Musi. W ostatnich wyborach obsługiwałem 4 jako mądrze. To jest śmiech na sali. Tu jeszcze krótkie trzecie pytanie. Mam takie jedno małe, krótkie pytanie. Bardzo związane z kampanią wyborczą, ale... Jerzy Górski. Mam takie pytanie związane... Jesteśmy na etapie, państwo powinno być bliżej obywatela. Chciałem się zapytać, czy można coś zrobić z egzaminami na prawo jazdy, które odbywają się w Polsce. Nasi rodacy wyjeżdżają gdzieś na egzaminy do Czech, do nie wiem, na Ukrainę, gdzie tam poważnie, bo tam można zdać egzamin. Tu jakiś nawiedzony człowiek wymyślił 700 czy ponad więcej pytań teoretycznych, które w zasadzie na egzamin na prawo jazdy jest pomijający się z sensem i z celem tego egzaminu. Czy państwo, pan poseł może coś w tym kierunku zrobić, prowadzić jakieś interpelacje poselskie, żeby te egzaminy na prawo jazdy dotyczyły się egzaminu na prawo jazdy stricte, a nie zgaduj z gaduli, która wiąże się z wielokrotnym podchodzeniem tych chętnych na prawo jazdy do egzaminu, a to z kolei wiąże się z kosztami, które ci młodzi ludzie często ponoszą. Bardzo dziękuję i ponownie prośbę, żeby pytania były krótkie. Niektóre z zadanych pytań takie były, to warto docenić. No, tutaj jeśli chodzi o związki MPS-u o Miałowiczu, to już rozmawialiśmy przed spotkaniem, no, dokumenty chętnie się zapoznam. Choć też muszę przyznać, że jest pewien problem koncepcyjny, jaki jest w ogóle w wypełnieniu funkcji posła. W teorii państwa i prawa to poseł w ogóle się powinien zajmować głównie czytaniem projektów ustaw i zgłaszaniem do nich poprawek. Tak? I tym. Tymczasem jest trochę tak, że my zalepiamy jakby wszelkie dziury w mechanizmie, w aparacie państwa. Jesteśmy takim miejscem, gdzie każdy, kto czuje się właśnie pokrzywdzony, że nie działa dobrze, no to do nas się zwraca. Też zauważyłem, że im częściej dany poseł występuje w telewizji, co mi ostatnio dosyć często się zdarza, to jakby wykładniczo rośnie liczba tych spraw, z którymi się do niego ludzie zwracają. Tak, tylko problem jest taki, znaczy po pierwsze dobra ma 24 godziny, jak słusznie podpowiada tu kolega przewodniczący. Ja generalnie pracuję jakieś 80-90 godzin tygodniowo, jak tak sobie policzyłem, więcej nie dam rady. I to powoduje, że część ludzi jest na przykład zawiedziona, bo WIG nie ma, no, ale bo WIG nie ma, na przykład oni mówią, że sprawa jest pilna, a dostają termin spotkania się ze mną za 2 miesiące. To wynika z tego, że cały kalendarz wcześniej jest wypełniony. I też trzeba mieć jeszcze czas, bo to nie sztuka się z kimś spotkać, powiedzieć, o ciekawa sprawa, tu się przyjrzę, tylko czasem taka sprawa wywołuje na sobą jeden dzień, dwa dni, trzy dni, kiedy trzeba coś napisać, gdzieś pójść, zrobić, przeczytać, no to w tym czasie już nie można siłą rzeczy się spotykać i przyjmować następnych, no bo to się tym nie sposób zająć po prostu. Przy również założeniu, że w wielu obszarach poseł nie ma praktycznie żadnych uprawnień formalnych, na przykład nie mam żadnych uprawnień procesowych, ja nie mogę występować z wnioskiem na przykład do prokuratury, skutecznie, nie wiem, wznowienie postępowania chociażby, tak? Czy o przyjęcie pewnych takich, podjęcie takich czy innych czynności przez organy ścigania czy inne organy. Wiele organów administracji państwowej to wręcz właściwie nie powinno się mnie słuchać, bo narusza swoją pewną niezawisłość, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście jest też pewien autorytet taki, no powiedzmy, nieformalny posła, zwłaszcza formacji rządzącej, że wielu urzędników, wiele osób w wielu miejscach, powiedzmy, to co ja mam do powiedzenia, to przynajmniej posłucha i się zastanowi, prawda, i rozważy krytycznie. Podczas gdy niestety często jest tak, że tak zwany szary obywatel jest z góry traktowany jak powietrze i jego argumentów nikt nie wysłucha, więc w ten sposób nieco ułomny staramy się robić, natomiast bardzo też proszę o pewne rozgrzeszenie, nie jest to tak, jak też część mediów przedstawia, że poseł Prawa i Sprawiedliwości to jest takie jakby jednoosobowe centrum decyzyjne na danym terenie. Także na przykład wszystkie instytucje państwowe, już samorządowych, nie mówiąc, to mi podlegają, jestem w stanie wydać jakieś polecenia wiążące i oni robią to, co ja im każę, nie wiem, ludzi pozatrudniać, no co i no tylko. Tak? No tak po prostu nie jest. Tutaj pan ma pytanie.
Sekundę, bo jeszcze mam dwa do odpowiedzenia. Następne biuro, no, dali Bóg, biuro PiS-u jest w Gdańsku. A to, że akurat szefem struktur regionalnych Prawa i Sprawiedliwości jest poseł z Gdyni, no to no tak to bywa. No to nie jest tak, żeby jakby szefem struktur Prawa i Sprawiedliwości w województwie pomorskim mógł być tylko i wyłącznie gdańszczanin. No to też tak byśmy nie chcieli, żeby... No więc, ale proszę dać mi dokończyć. No, państwo są na przegranej pozycji, bo ja mam mikrofon, jak państwo krzyczą w sali. Można mi, proszę, nie pozwolić dokończyć. No więc, według mojej wiedzy, i to ona jest jakby poparta organoleptycznie, bo sam byłem w tym biurze i widziałem, jest duże biuro Prawa i Sprawiedliwości w Gdańsku, gdzie w sprawach takich czy innych, również czy poseł Śniadek, czy nawet Jarosz, nie jest to akurat filia mojego biura poselskiego, jak mam potrzebę, to się umawiam. Jest też wielu posłów, no akurat ja nie jestem posłem z tego okręgu wyborczego, tak więc jakby, no to siłą rzeczy pierwszy partnerem do rozmowy są posłowie Semin, Smoliński, Kilian, Raczak, którzy są stąd. No i tyle, no i jakby ja nie widzę w tym problemu, a to proszę mi wierzyć też, wracając, że praca posła, chyba żadnego, a przynajmniej żadnego znanego mi na tyle blisko, znaczy ja nie mam ani minuty w życiu, żebym ja siedział i urzędował w biurze, tak? W sensie, że przychodzę, siedzę i na przykład ktoś przyjdzie, no to z jakąś sprawą, to nie, ja tylko mam spotkania, to wstępie co 20 minut. Lub zablokowane fragmenty czasu na zajęcie się taką czy inną sprawą, która z tych różnych spotkań czy innych obowiązków wynika. Więc naprawdę też wydaje mi się, nie chcę tutaj być rzecznikiem i nie jestem, to każdy sobie sam ustala kalendarz, że jeżeli poseł przewodniczący Śniadek ma jakąś sprawę w Gdańsku, to może się umówić w Gdańsku, ma taką wszelaką podobną możliwość. W każdym powiecie pisowski cień, jak rozumiem, w rozumieniu gabinetu cieni na przykład, taka alternatywa dla istniejącej władzy. No, w sposób naturalny, kimś takim będą nasi kandydaci w wyborach samorządowych. Wszyscy już chcielibyśmy, żeby już byli jak najszybciej. W niektórych miejscach są oni dosyć oczywiści, więc tak de facto funkcjonują, no bo jest na przykład taki jeden kandydat i inni się nie objawili i tak dalej. Taka sytuacja na przykład występuje w Gdyni. No i dobrze, może jeden. Tak czy inaczej. Są takie miejsca, gdzie takiego kandydata, jak na przykład w Gdańsku, gdzie takiego no, oczywistego kandydata akurat nie ma, jest kilka osób ubiegających się o zostanie kandydatem, więc tak to wygląda. To jest też przede wszystkim zadanie no, dla naszych radnych oczywiście, no to radni są na miejscu, są na każdej sesji, mają ogląd tych spraw, które lokalna władza robi i w każdym miejscu oczekiwalibyśmy od naszych radnych, żeby w sposób aktywny zarówno na bieżąco reagowali, jakby kontrowali te działania władzy lokalnej, z którą się nie zgadzamy, jak i w sposób proaktywny proponowali, zgłaszali w formie na przykład projektów uchwał odpowiednich, w sposób nagłośnionych te nasze postulaty, za którymi my jesteśmy. To oczywiście w różnych miejscach różnie wygląda. Ja będąc tym pełnomocnikiem wojewódzkim jakiś tam przegląd, opinię sobie wyrabiam. To też nie sposób by była ona obiektywna, no bo tych gmin jest 123 w województwie, jakby dobrze pamiętam. No w każdym razie ponad 120. Więc to siłą rzeczy, jak państwo podzielicie rok, ma dni, ile dni jest dni pracy, odejmiecie z tego połowę na pobyt w Warszawie, odejmiecie z tego czas na spotkania, interwencje i tak dalej, no i to podzielicie przez 123 gminy, to wychodzi ile mniej więcej czasu ma na jedną gminę. Więc nie zawsze jest to taki wielowymiarowy obraz, nie jestem w stanie spotkać się z różnymi osobami, z różnych punktów widzenia, ale staram się. I powiem tak, bywa to oczywiście różnie. Znaczy jest tam, gdzie jest dobrze, jest tam, gdzie jest źle. Są takie miejsca, wiele miejsc na Pomorzu, gdzie w ogóle nie mamy radnych. No i to wtedy jest dramat, tak? Bo wtedy siłą rzeczy ta praca samorządowa na bieżąco wygląda w sposób bardzo ubogi. Dołożymy wszelkich starań, żeby to się oczywiście zmieniło. No i jestem przekonany, że się w sposób poważny zmieni na plus. I nawet nie skreślałbym naszych szans, będzie to bardzo trudne, żeby w tych czy innych miejscach wygrywać, bo wielu mówi, że jest jakiś taki fatalizm, że PiS na Pomorzu nie może wygrać. Ostatnie chociażby wybory przedterminowe w Krakowie pokazują, że tak nie jest. No, tam nasz kandydat wygrał to bardzo wysoko i zdecydowanie, więc przy dużej frekwencji, tak, niebywale duże jak na wyborów uzupełniające, więc myślę, że szanse są, mobilizację też dostrzegam. W strukturach. Jeszcze będziemy domobilizować tych, którzy się jeszcze nie zmobilizowali w sposób wystarczający i będziemy walczyć. Egzaminy na prawo jazdy, no cóż, to tylko sobie zapisałem sprawę, ja akurat nie miałem styczności z tematem, sam prawo jazdy zdałem prawie, mój Boże, 20 lat temu prawie. No i tyle mogę powiedzieć w temacie. Przyjrzę się, słyszałem skądinąd, że one są jakieś absurdalnie trudne, oczywiście z drugiej strony też no, wszyscy chcielibyśmy, żeby nie wyjeżdżali na ulicę osoby, które są nieprzygotowane, ale śrubowanie wymogów teoretycznych na pewno nie jest do tego drogą.
Także pewnie taką, no, czy interpelację, czy zapytanie, czy jakąś inną formę kontaktu z odpowiednim ministerstwem mogę obiecać. Poproszę o może ostatnią rundę pytań. Pytali i właściwie wiedzieli, na kogo oni czego mają głosować. A tak to ludzie w ogóle nie wiedzą, o co mają pytać, bo nie mają kogo pytać. Czy nie można by było zrobić takich spotkań miesięcznych, jak drugie? Pytanie, czy PiS ma w planach wprowadzenie czegoś pozytywnego dla wszystkich grup społecznych? Bo tak grupy, ze których powstaje tyle, musi się otoczenie. Ja nie zapracowałem się na pieniądze PiS-owo. Nie mam własnych mieszkania, a w czasie zakupów w płacę więcej za zakup w związku ze zwiększoną inflacją podczas rządów. Druga kwestia, czy PiS ma plany wspierania polskich stref, bo to PiS doszedł do władzy, albo upadł, a stokrotnie się sprzedała Piotr Paweł Mazur. I trzecia kwestia, jeszcze wróci do kwestii frankowiczów. Zdaje się, że ostatni projekt prezydencki nie był zbyt kosztowny dla banków, bo to była chyba tylko ustawa zwracająca nieuczciwie naliczone dyscypliny. Czy da się może chociaż tą ustawę poprzeć? Dziękuję. Bardzo dziękuję, że pan poseł... Tu, tutaj jeszcze! Ale spokojnie, jest kolejny. Bardzo dziękuję, że pan poseł zdecydował się wreszcie na spotkanie takie. I to w tym miejscu, dlatego że to spotkanie było oczekiwane. I podstawą jest pierwsze pytanie. Pierwsze pytanie. Otóż jest sygnał, że PiS nie przyjmuje kandydatów do partii. Albo jest blokada, albo jest utrudniony dostęp. Proszę nie kiwać głową, bo bardzo, bardzo wiele osób, które złożyły takie kandydatury, dostał odpowiedź negatywną. Nie chcę wchodzić w sprawę PiS-u. Ale jednak jest to bolączka. Drugą sprawą, którą chcę powiedzieć, tutaj na tej słynnej sali widzę tylko starsze osoby, albo te osoby, które walczyły o wolność, suwerenność Polski przez wiele lat. A gdzie jest młodzież? Tutaj. Gdzie jest? Gdzie jest młode pokolenie? Pani Natalia Nitek jest młodym pokoleniem. Które powinno być także zaangażowane. I trzecie. Bo nie ma dotarcia do nich. Trzecia sprawa. Są młodzi, są. Duchem. Nie będziemy się licytowali, ani nie będziemy się przykrzykiwali. Bo to nie o to chodzi. Trzecia sprawa. Nie wiem, czy Telewizja Gdańska jako najlepszy nośnik informacji jest tutaj na sali. Być może ten przekaz będzie się odbywał telefonem komórkowym, tą kamerą, ale uważam, że Telewizja Gdańska, Pomorska powinna to transmitować. I czwarta odpowiedź. Portale społecznościowe. Bardzo wiele rzeczy, które tutaj stawiamy, a dotyczą szczegółowych spraw, nie będą realizowane na poziomie programu centralnego. To jest program lokalny, bolący ludzi, bolący wyborców. Znamy działania pana Adamowicza, znamy działania prokuratury gdańskiej. Chcę powiedzieć państwu, że prokuratura gdańska umorzyła śledztwo w sprawie kradzieży dokumentów kombatantom. To jest skandal. I teraz jest pytanie. PiS ma i
informacje przekazywane do ministra sprawiedliwości, do prokuratora generalnego, kończą się umorzeniami. I rzecz, która jest chyba bardzo istotna. Prosimy przedstawicieli PiS-u, nie tylko radnych z Gdańska i z Gdyni, o poważne potraktowanie najbliższych wyborów samorządowych, a nie od czasu do czasu zjawienie się pełnomocnika. I rzecz, która jest w tym roku bardzo istotna. Nie będą tylko wybory samorządowe. Są wielkie rocznice, setne rocznice odzyskania niepodległości. Jest za chwilę święto żołnierzy wyklętych. Rocznica Konstytucji 3 maja, ostatnich strajków, które doprowadziły do upadku komunizmu. 40. rocznica wyboru papieża, Polaka na papieża. Tyle rocznic. Jeśli PiS w tym nie będzie uczestniczył, a jego nadrzędnym zadaniem będą wybory samorządowe, to ja mam dużo obawy. I chcę powiedzieć, byłem radny pierwszej Rady Miasta Gdańska, złożyłem ponad 500 interpelacji. Pan poseł też ma prawo złożyć interpelacje i żądać na nie odpowiedzi. Dziękuję Państwu. Tak. Jedno takie pytanie, ale czy słychać mnie tutaj na sali? Interesują mnie reparacje wojenne i odszkodowania cywilnoprawne dla obywateli. Jak ta sprawa się w ogóle przedstawia? Bo naraz cicho zapadło, czy będziemy czekać 70 następnych lat, zanim szkody nam wypłacą to, co powinni wypłacić? Bo reparacje to są odszkodowania po prostu. To są odszkodowania po prostu dla państwa polskiego, a cywilnoprawne odszkodowania wojenne to one dotyczą ludzi po swoich ojcach, babciach jako spadkobierców, którzy siedzieli w różnych tam kazamatach, obozach koncentracyjnych i tym podobne. I to trzeba rozróżnić. Bardzo bym uprzejmie prosił o odpowiedź w tej sprawie. Jest można. Teraz na zadane pytania i propozycje. Spotkanie otwarte z mieszkańcami, oczywiście, czemu nie, to ja w ogóle nie znam. No na przykład właśnie, dzisiaj jest takie spotkanie, natomiast generalnie rzecz biorąc zawsze w polityce lepiej coś robić niż nic nie robić. Prawie każde działanie jest lepsze niż brak działania. No, jest też kwestia oczywiście pewnej ograniczoności zasobów, takich jak czas, siły ludzkiej i tak dalej. Ja jednak mimo wszystko w skali powiedzmy wyborów, no, takie spotkanie mam pewną. Znaczy uważam, że dobrze jak się odbywają, natomiast nimi się wyborów nie wygra, bo na nie jednak generalnie rzecz biorąc przychodzą raczej przekonani, chcący się dowiedzieć czegoś więcej i tak dalej. Jakbyśmy zrobili wybory na tej sali, to podejrzewam, że Prawo i Sprawiedliwość by zdecydowanie wygrało, a nawet bardzo zdecydowane. Niemniej niekoniecznie to musi się przełożyć na ogół mieszkańców Gdańska. Więc różne inne formy docierania są równie ważne, a nawet ważniejsze. No nic szczególnie odkrywczego nie wymyślił, bo to i konferencje prasowe, no teraz wreszcie przynajmniej lokalne media publiczne no, zachowują się w sposób powiedzmy taki, jakie media się powinny zachować. Znaczy nie jest tak, że duża formacja jak Prawo i Sprawiedliwość zorganizuje konferencję prasową, która zostanie zignorowana. To działo się nagminnie przed 2015 rokiem. Ja sam będąc radnym miasta Gdyni wówczas mając... Słucham? Przyjmuję tę wiadomość. No, nie jestem organizatorem, to już jakby pytanie do organizatorów, w jaki sposób informują, ale też z drugiej strony, no, szanowni Państwo, nie przesadzajmy, no jakoś wszyscy tu są się dowiedzieli o tym spotkaniu, więc nie jest tak, żeby tej informacji nie było. Znaczy, przepraszam, nawet jakbyśmy wykupili billboardy, na co oczywiście nie mamy pieniędzy, to też by się ludzie dowiadywali przypadkiem, przechodząc obok tego billboardu i na niego patrząc. Tak to funkcjonuje, a znów wbrew temu, co mówi Gazeta Wyborcza i parę innych organów, nie jest tak, że ja jestem w stanie, nie wiem, zadzwonić do rady czy do telewizji i ustawić ramówkę i powiedzieć, co oni mają tutaj, czy mają na przykład teraz przez 24 godziny informować o spotkaniu ze mną. Znaczy może mógłbym w pewnym sensie ubolewać, no, tak po prostu, że takich możliwości nie ma. Z perspektywy czasu patrząc, ja też mam pewne zastrzeżenia co do funkcjonowania, natomiast trzeba powiedzieć, że jest tu ogromny postęp, ogromna zmiana na lepsze, jednak wiele
wiele tematów, wiele spraw, które jestem przekonany jeszcze 3 lata temu były zupełnie zignorowane, teraz się pojawiają, ważne dla mieszkańców i są omawiane i też jesteśmy my zapraszani i radni, i posłowie i tak dalej. Więc nie ma co spoczywać na laurach, oczywiście jest pole do poprawy, ale właśnie, no i konferencje prasowe, i różnego rodzaju inicjatywy, i oświadczenia, i takie działania już bardziej kampanijne. Wszystko to należy robić i jestem przekonany, będzie się robić, ale to już każdy, no, jak w każdej zresztą poważnej organizacji są dla określonych szczebli, w określonych miejscach są zresztą wybierane przez członków władze i one te działania na bieżąco prowadzą, a w momencie, kiedy już będzie stricte kampania, to oczywiście w sposób naturalny będzie to przede wszystkim broszka i też osobisty interes tych kandydatów, żeby się popularyzowali. Czy w planach jest coś pozytywnego dla wszystkich grup społecznych? Nie wiem, czy takie rozwiązanie w ogóle jest, które by zadowoliło wszystkich. Kilka działania są po kolei wykonywane. Było kilka tych najważniejszych, kluczowych obietnic, które generalnie rzecz biorąc są realizowane. 500+ było po prostu najważniejsze nie jako obietnica, czy jako danie coś przyjemnego jakiejś grupie społecznej, tylko wprost jako interes państwa. No, państwo w warunkach katastrofy demograficznej, żaden naród właściwie na dłuższą metę, żadne państwo, żaden system ubezpieczeniowy, zdrowotny i tak dalej nie wytrzyma sytuacji, kiedy w kolejnych pokoleniach jest o 1/3 ludzi mniej. I co więcej, analiza sytuacji wskazywała i wskazuje, że akurat w Polsce są tego istotne przyczyny ekonomiczne. Oczywiście nie tylko, ale przyjęło się mówić, że to jest kulturowe, że to taka jest nowoczesność, liberalizacja w sensie obyczajowym i tak dalej, że ludzie nie chcą mieć tyle dzieci co kiedyś. I to oczywiście do pewnego stopnia jest prawdą. Niemniej w krajach zachodnich, gdzie te trendy kulturowe zaszły daleko dalej, okazuje się, że jednak tych dzieci było więcej. I to nawet jeżeli wyłączyć, prawda, tych takich gości, powiedzmy, świeżych Europejczyków, bo tam to w ogóle jest trend, żeby mieć więcej dzieci, ale nawet ci tacy bardziej zasiedziani Europejczycy zachodni też mieli tych dzieci więcej. Dlaczego? No bo tam generalnie tyle ludzi, ile chcieli mieć dzieci, ile deklarowali, że chcieli mieć, tyle mieli. Około 2, 1, 7, 2, 1. Natomiast w Polsce deklarowali, że chcieli mieć 2-3, 2-4, a mają 1-3. No i tu ten rozdźwięk jest ewidentny z przyczyn ekonomicznych i tu trzeba było zadziałać najszybciej i tak już zdecydowanie za późno, bo ostatni wyż demograficzny, do którego ja mam przyjemność należeć, jak widać, już się cokolwiek postarza, bo też już jesteśmy my, członkowie tego wyżu w takim wieku, że się jakoś tam demograficznie nie rozwiniemy super, bo nie zdążymy, ale no, trzeba było działać pilnie. I kolejne takie działania są podejmowane i to prezes zresztą Kaczyński też wskazywał, gdzie widzi to obszar, znaczy to emerytom generalnie, choć wielu emerytom się nieco poprawiło, podwyższona została najniższa emerytura, waloryzacje już parę razy były bardzo niskie, no bo niska jest inflacja, ale jednak powyżej tego wskaźnika, powyżej tego obowiązku, jaki był do tej pory. Czy darmowe leki, to rzeczywiście nie wszystkie, nie dla każdego, ale jednak są i tysiące ludzi z tego korzystają. Ale widać, że w tym obszarze ewidentnie jest jeszcze wiele osób, które mówią, że nie odczuły tej poprawy i tu trzeba coś zrobić. Tu prezes wskazał dla nowego rządu, również Mateusza Morawieckiego, takie zadanie. No, kolejnym obszarem, którym na pewno jeszcze pozostało dużo do zrobienia, moim zdaniem, to jest kwestia mikroprzedsiębiorców, jednoosobowych działalności gospodarczych, to chociażby zwolnienie ze składek przy pewnych, poniżej pewnego progu przychodów miesięcznych, całkowite zwolnienie ze składek wydaje się zasadne, bo no, ta sytuacja, w której ktoś pracuje cały miesiąc po to tylko, żeby to wszystko oddać w składce właściwie, że on nie zarabia tyle, żeby samemu wyżyć, a musi tą minimalną składkę oddać, choć wynika z pewnych też innych uwarunkowań, to znaczy z tego, że są też tacy, którzy żyją znakomicie i mają same koszty i prawda, i od 10 lat nie mają zysków działalności, a dali Bóg nie umarli z głodu i jakby zewnętrzne oznaki dobrobytu u nich występują, bo takie są, stąd potrzeba takiej zryczałtowanej, z pewnej minimalnej składki. Jest, no ale mówię, żeby dla tych realnie najmniej przychodowych kto chociażby. Czy wreszcie kwestia frankowiczów? Tak, ta ustawa prezydenta wydaje się, że jest dobra i do przyjęcia, która zakłada pewien wsteczny zwrot nadmiernych spreadów. Znaczy z nią pewien problem polityczny powstał taki, że nawet same środowiska tych zorganizowanych frankowiczów powiedziały, że to im nie odpowiada, że to jest nic, że to jest zero, że oni właściwie coś takiego to tam, o, to się możemy tym wypchać, no to skoro była taka reakcja, no to po co uszczęśliwiać na siłę, no i trochę wola polityczna pewnie, żeby to szybko przeprowadzać, zgasła, ale to nie jest jakieś super kosztowne, przyznaję, dla systemu bankowego i to można by i pewnie w jakiejś tam takiej czy innej formie zbliżonej do tej propozycji wejdzie w życie, tylko to nie rozwiązuje problemu, no bo to faktycznie często będzie korzyść ze rzędu kilkunastu złotych na przykład na racie. No, założenie, że wstecznie naliczamy nadmierny spread i odliczamy to, uznajemy to za spłatę kapitału, tak? Kredytu, no to jednak
sam spread był kilkuprocentowy, nawet ten nadmierny, więc ta nadmierna część to tam będzie na przykład 1%, 1,5%, no to siłą rzeczy nie są to duże środki w skali całego kredytu. Głosy, że PiS nie przyjmuje kandydatów do partii, to tu trudno, no ja osobiście akurat się z tym nie spotkałem. Ja się z tym zajmowałem w Gdyni od paru lat, będąc pełnomocnikiem PiS-u w Gdyni. Liczebność członków PiS-u w Gdyni wzrosła z 80 do mniej więcej 250. I powiem szczerze, że jeżeli tu był jakiś błąd podjęty, to jednak w zbyt pochopnym i szybkim przyjmowaniu. Znaczy mamy paru członków, że tak powiem, problemowych, którym teraz trzeba będzie się ze zwiększoną troską zająć. I tu statut, no, statut partii generalnie jest taki, że jest określona procedura i jakby ten, i nie jest tak, że członkostwo w Prawie i Sprawiedliwości jest prawem powszechnie przysługującym dla każdego chętnego. No, trzeba mieć wprowadzających i tak dalej, jest decyzja albo zarządu powiatowego, albo zarządu okręgowego. Od takiej decyzji negatywnej ewentualnie można się odwoływać i te procedury działają, choć ja nie wykluczam, że być może w tym czy w innym miejscu się pojawiły jakieś nieprawidłowości. No, po prostu akurat to pytanie jest dla odpowiednich władz lokalnych. Prosimy przedstawicieli PiS-u o poważne potraktowanie wyborów samorządowych, no cóż, przyłączyć się do prośby, ale też myślę, że to naprawdę, szanowni państwo, no to nie jest tak, że to jest prosta kalkulacja. No generalnie ludzie kandydujący na przykład na radnych raczej chcą zostać radnymi. Tak? No jak ktoś nie chce zostać radnym, to nie kandyduje, więc raczej nie spotkałem się z takimi sytuacjami, że ktoś na przykład kandydował na radnego, ale traktował sprawę niepoważnie, bo właściwie to nie chciał zostać. No, ludzie się starają, walczą, bo to też nie wiem, jakby kto zgłasza te głosy i czy to są osoby z dużym doświadczeniem w ostatnich czy przedostatnich i tak dalej kampanii wyborczej, ale naprawdę czasem jakby obserwacja efektu z pozycji jednego z wyborców, a obserwacja od kulis tego, co się pracuje i co się robi, no pozwala nam stwierdzić, że jednak czasami ludzie naprawdę dużo robią, tylko to akurat w ten czy w inny sposób bywa jakoś słabo dostrzegane, bo wszyscy chcielibyśmy więcej, lepiej, popieramy Prawo i Sprawiedliwość, dobrze mu życzymy. Chcielibyśmy, żeby tu jak wyjdziemy, to na ECS-ie był jeden wielki Jarosław Kaczyński, natomiast czasem niektóre rzeczy są trudno osiągalne, ale ja też będę i to przyznam, i to mogę obiecać, i to też jest taka stanowisko prezesa i tak dalej, że będziemy pilnować, żeby na przykład no, listy Prawa i Sprawiedliwości były możliwie silne, żeby kandydaci, którzy spełniają oczywiście wymogi formalne, utożsamiają się z formacją, również pewne wymogi moralne i kompetencyjne i chcieliby kandydować i można domniemać, patrząc na ich jakby drogę życiową, że są poważnymi kandydatami, to żeby na listach się znajdowali, żeby nie było tak, że ktoś tam w ramach jakby usuwania, osłabiania swojej konkurencji będzie dążył do tego, żeby były raczej kandydaci słabsi niż silniejsi. Listy będą maksymalnie silne. Co więcej, w wyniku zmian również przez nas wprowadzonych w kodeksie wyborczym będzie mniejsza liczba kandydatów wszystkich list. Do tej pory było to mandaty razy dwa, teraz będzie mandaty plus dwa. To jest bardzo słuszne, bo to właśnie ogranicza zjawisko pewnego takiego fikcyjnego kandydowania, wypełniania list itd., itd., w czym zazwyczaj też najlepiej się odnajdywali prezydenci formacje rządzące, bo prezydent wystarczyło, że powpisywał szefów różnych miejskich instytucji, stowarzyszeń prowadzących działalność na grantach od urzędu i tak dalej. Już miał tak zwaną silną, fajną listę, mimo że było wiadomo, że większość tych kandydatów tam jest w roli takiej no, usługowej raczej niż jest tak na słupa. Jeżeli chodzi o uczestnictwo w rocznicach, to muszę się, choć to może nie politycznie, bo zasadniczo powinienem, dążąc do zdobycia państwa sympatii, się z państwem zgadzać. Natomiast co do jednego, znaczy oczywiście w rocznicach ważnych trzeba uczestniczyć, bo to jest ważna sprawa. No, to są ważne sprawy i to konstytuujące naszą tożsamość, naszą wspólnotę. Natomiast moim zdaniem tym się absolutnie wyborów nie wygra. I to w ogóle niestety te różnego rodzaju uroczystości rocznicowe zazwyczaj przyciągają bardzo ograniczone i stałe jakby na wszystkich rocznicach to samo grono ludzi, jeszcze zazwyczaj o bardzo zdeklarowanych poglądach politycznych, którzy tam przychodzą dlatego właśnie, że kogoś tam popierają, a kogoś nie popierają. I to akurat, to jest coś, co trzeba robić, natomiast z punktu widzenia wyniku wyborczego jest to prawie, że absolutnie pozbawione znaczenia. Czemu przekazać Jarosławowi? A tak, oczywiście. To jak będę miał okazję oczywiście, to tak, znaczy ja może konkretnych pytań, to państwo pozwolą, nie dam rady, zwłaszcza, że to nie jedyne spotkanie, w którym biorę udział, natomiast na jakieś moje wrażenie z tych spotkań, powtarzające się głosy i powtarzające się wnioski, jak najbardziej. Natomiast no, z punktu widzenia jeszcze sukcesu wyborczego, to wydrukowanie jakiejkolwiek ulotki, gdzie coś mówimy o sobie i co byśmy chcieli dla miasta,
i staniecie na ulicy w losowo wybranym miejscu, gdzie jest duży ruch i wręczanie tego ludziom i nawiązywanie przy tej okazji rozmowy, bardzo prosta czynność, oczywiście też nie jakaś najważniejsza rozstrzygająca, ale ma zdecydowanie większe przełożenie na wynik niż właśnie takie oficjalne uroczystości, w których, tak jak mówię, uczestniczą głównie przekonani, a tu mamy szansę zdobyć kontakt z osobą, że tak powiem, przypadkową, nieprzekonaną, poszukującą być może, dla której ten kontakt, na przykład być może jedyny z kimś z polityki, tak, no już spowoduje, że on, chociażby już sam fakt, że ktoś taki ze mną porozmawiał, spytał się mnie o zdanie, już może być decydujący i pozwoli nam pozyskiwać nowe głosy. I ostatnie pytanie o reparacje wojenne i odszkodowania cywilnoprawne. To właśnie, jak pan słusznie zauważył, są dwie nieco odrębne, choć zazębiające się kwestie. Jeżeli chodzi o reparacje, to generalnie rzecz biorąc, sytuacja obecnie jest taka, że na poziomie parlamentarnym działa zespół posła Bolarczyka i on ma przygotować mi takie zadanie, przygotować zarówno strony prawnej, jak i faktograficznej, no, bardzo dobre argumenty po naszej stronie, tak, które pozwoliłyby się o to ubiegać. To zarówno kwestia prawna, otwarcia tego w prawie międzynarodowym, aktualności tej sprawy, bo oczywiście strona niemiecka twierdzi, że sprawa jest zamknięta. Naszym zdaniem niesłusznie, niemniej pewne argumenty ma, trzeba te argumenty zmijać, trzeba do tego przygotowane. Po drugie, to jest kwestia oszacowania tych stratnych wysokości, udokumentowania. No i wtedy to będzie, mając ten argument w ręku, będzie decyzja na poziomie rządowym, czy, a raczej w jakiej formie się o to ubiegamy. Oczywiście nie jest sprawa łatwa, no bo to wiadomo, no jakby ktoś do nas przyszedł i powiedział, że weź mi zapłać dużo pieniędzy, to raczej byśmy dużo zrobili, żeby to uniknąć, nawet jeżeli zasadniczo miałby rację, a zwłaszcza jeżeli miałby rację moralną i powiedzmy taką głębszą, ale jednak nie dotyczyło to bezpośrednio mojego działania, tylko mojego dziadka czy pradziadka, którego jestem spadkobiercą. To nie będzie na pewno proste, ale te działania są podejmowane. Jeżeli chodzi o roszczenia cywilne, to tu niestety jest pewien większy problem. Znaczy tu muszę ocenić, że strona niemiecka zadziałała bardzo mądrze w ramach tworzenia Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie, która wielu osobom i rodzinom wypłacała pewne, oczywiście z punktu widzenia skali krzywdy, rażąco niskie odszkodowania. Ale tak, bardzo niskie, zupełnie nieadekwatne jakby do skali krzywd. Natomiast bardzo często z otrzymaniem tego wiązało się podpisanie dokumentu o osobistym zrzeczeniu się dalszych roszczeń. Takie dokumenty są i to jest bardzo mocny argument prawny po drugiej stronie. Więc tak jak reparacje nie są łatwe, tak te kwestie cywilne są podwójnie niełatwe. Ale oczywiście taką drogę też nad tym pracujemy, żeby drogę prawną w ogóle otworzyć. Być może tu trzeba by trochę zmienić pewną ustawę. Nie chcę o tym za dużo mówić, no bo to jak mówię, to jest jeszcze na etapie takim przedprojektowym, żeby drogę do dochodzenia takich roszczeń otworzyć po prostu Polakom. W Grecji czy we Włoszech, nawet choć państwo faszystowskie, w paru innych krajach, no najczęściej, teraz najbardziej w jaskrawy sposób, najczęściej w Grecji, takie procesy się mają miejsce i czasem z sukcesem. Oczywiście inną kwestią jest potem egzekwowalność takich wyroków wobec w innym państwie. No to już wchodzimy w zasady prawa międzynarodowego, ale to tak jak mówię, no tak wygląda na ten moment. Na ten moment sytuacja. Szanowni Państwo, ponieważ obiecałem, że nie spowoduje... Nie wolno zaniechać. Nie, oczywiście, że nie wolno. Właśnie, tak jak mówiłem, nie jest ona zaniechana. Szanowni Państwo, ja bardzo dziękuję za poświęcony mi czas, za przyjście. Dziękuję organizatorom za organizację. Ja jeszcze, że tak powiem, się tu będę kręcił i powoli wychodził, bo doświadczenie mam takie, że z takich spotkań proces wyjścia trwa nieraz godzinę, bo Państwo też macie swoje sprawy. Bardzo dziękuję.